jako poseł Powiśla Dąbrowskiego, poseł regionu tarnowskiego, chcę wyrazić ogromny szacunek i uznanie za działalność pana generała Zdzisława Baszaka wtedy, w tych trudnych czasach wojennych, ale również powojennych, gdzie na co dzień wspominał i tworzył koła Armii Krajowej tutaj na terenie ziemi tarnowskiej i tak piękny, głęboki sposób przekazywał i przekazuje tą historię, tą walkę o niepodległość, o suwerenność naszej ojczyzny właśnie na swoim przykładzie, bo wiemy, że bardzo mocno zapisał się w historii naszej ojczyzny, w historii działań wojennych, które się odbywały podczas II wojny światowej, ale później swoim życiem udowadniał, że warto być dobrym Polakiem, warto pracować dla ojczyzny. Zdzisław Baszak, rocznik 1920. To typowy życiorys pokolenia Kolumbów, rocznik 20. Urodził się 8 lipca 1920 roku w Woli Grębaszowskiej. Ojciec pochodził z Kresów II Rzeczpospolitej, z rejonu Sądowej Wiszni, matka ze wsi Borusowa. W latach 30. XX wieku rodzina Baszaków przeniosła się do Dąbrowy Tarnowskiej, gdzie Zdzisław kontynuował naukę w tamtejszych szkołach. Do tej szkoły uczęszczał Zdzisław Baszak w roku szkolnym 1930-31. Wówczas szkoła nosiła inną nazwę, koedukacyjne gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki. W kolejnym roku szkolnym 31-32 zmieniła nazwę na miejskie koedukacyjne gimnazjum imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Baszak uczęszczał tutaj do 34 roku. W kolejnym roku szkolnym przeniósł się do szkoły w Tarnowie. W budynku niniejszego liceum pracowała również Stefania Hanausek jako sekretarka niemieckiego Landrata, czyli niemieckiego starosty. Było to bardzo wysokie stanowisko administracyjne. Doktora Konrada Kerna, mając dostęp do niemieckich dokumentów i informacji w Landskomisariacie, przekazywała je strukturom ZWZ, dzięki czemu wiele osób ocaliło życie. Stefania była bardzo wykształcona i dzięki tej pracy tutaj miała możliwość wykorzystania swoich talentów. Pan generał Baszak wspomina, nie jest to jeszcze potwierdzone, ale sprawdzane, że najprawdopodobniej była agentką wywiadu brytyjskiego i co ciekawe również landkomisarz. I ostatnia informacja dotycząca liceum lutym 2012 roku. Wówczas pułkownik Zdzisław Baszak zainaugurował działalność klubu historycznego imienia Armii Krajowej w liceum i ten klub działa do dnia dzisiejszego. Kończy kurs podchorążych z rocznik 38-39 i miał pójść na studia, ale przychodzi ten tragiczny wrzesień 39 roku, gdzie wybucha II wojna światowa i zmobilizowany do 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej wychodzi w sierpniu 1939 roku tu z Tarnowa z koszar 16 Pułku na wojnę obronną 1939 roku. Wojsko nie było przygotowane moralnie do walki. W ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, że będzie ta wojna, tylko tak i zanosiło się, że będzie, nie będzie, jest mobilizacja. I my byliśmy przydatni z Tarnowa. Ja byłem w karabinach maszynowych i moździerzach. Niezwykle po południu odbywały się strzelanina, gdzie to dzisiaj jest, bo zakłady mechaniczne robiły te działka przeciwpancerne i myśmy tam chodzili strzelać. Więc po południu się rozstawało ubezpieczenia, żeby tam, bo to w lesie się strzelało, a żeby ktoś nie wyszedł akurat na to, żeby go nie tam zaproszyli. Więc myśmy poszli tam tak, że byliśmy po południu i mieliśmy się już ułożyć spać, jak alarm i do Tarnowa. Zdzisław Baszak to przede wszystkim żołnierz Wojska Polskiego, uczestnik wojny obronnej 1939 roku, gdzie w składzie 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej już 1 i 2 września bierze udział w krwawych walkach pod Pszczyną, pod Ćwiklicami. To właśnie tam, pod Ćwiklicami, ginie około 200 żołnierzy 16 Pułku Piechoty, a Zdzisław Baszak kryje się pod gąsienicami unieruchomionego czołgu,
a później dołącza do oddziału 16 Pułku Piechoty. Przechodzi cały szlak bojowy, między innymi przez ziemię tarnowską, przeprawiając się przez rzekę Dunajec i dociera aż po lasy Tomaszowa Lubelskiego. Tam 17 września 1939 roku walczy pod Hutą Różaniecką, dając niejako odwet za działania pod Pszczyną. I rozpoczęła się strzelanina. Trwała nawiązując dość długo. Dla mnie to wyszła jedna rzecz. Pierwsze, nagle przypomniała mi się właśnie Pszczyna. Bo teraz rozpoczęła się walka nierówna ze Szwabami. Oni czołgi, a my kilki ziemniaków. Tak na moje wyczucie, żeśmy ich nie paręnaście, tylko parędziesiąt trupów tam zaciągało się. Mój plugon był pomszczony 100%. Szlak bojowy kończy w okolicach Narola. Maszerowaliśmy aż do tego, do Sanu. To trwało 3 dni albo więcej, dlatego że 2 dni znowu byśmy spali. Bo tacy zmęczeni po tym całym interesie, że byliśmy zupełnie trupy, a najlepsza rzecz była jedna, że byliśmy głodni i w pewnym momencie, wychodząc po kontroli tego domu ukraińskiego zostawionego, wychodziłem. Tak, popatrzę do góry, bo była taka śliwka nachylona. Patrzę się, ona taka kobiałka stoi na tym. I tego. Więc próbuję jakoś odnieść się do tego, ściągnę gruszki. Takie małe gruszki, co to po miedzach rosły, takie dzikie gruszki. To się mówiło zalęgałki. Nie wiem, czy pan znalazł takie. To były gruszki wielkości, no może trochę większe jak pan. One jak dłużej leżały, to czerniały i były słodkie. I tam była prawie pełna tych gruszek. No to już był syn, jeden. Jak ja znalazłem te gruszki, to ten się rozbijał, szukał i na zapiecku gdzieś tam cholera takim, znalazł taki, tyle chleba. Studnia była, wzięliśmy tam do wiaderka trochę wody, namoczyliśmy ten chleb. Najpierw byliśmy gruszki zjedli, a później skończyliśmy tym chlebem. Poszliśmy się spać i jak się budzili, to ponad głosy Ukraińców wracających do tych dwóch domów, to było chyba tak, chyba dobre. To był ci ukraińskie głosy, te ukraińskie głosy nas zbudziły. I tak się zakończyła się nie wędrówka, bo wędrówka trwała jeszcze 2 albo 3 dni, zanim stamtąd wrócił do Jakowa, do Dąbrowy, a do Tarnowa. Nie idzie do niewoli, wraca na Dąbrowszczyznę, na swoją rodzinną ziemię i tam tworzy struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Angażuje się w konspirację Służby Zwycięstwa Polsce, potem Związku Walki Zbrojnej i działa na Dąbrowszczyźnie. Poprzez naczelnika poczty Zawadzkiego nawiązał kontakt z majorem Stanisławem Sowiśrałem, który organizował struktury Służby Zwycięstwa Polski w regionie tarnowskim, czasem przekształconej w Związek Walki Zbrojnej i później ostatecznie w Armię Krajową. Został zaprzysiężony, przyjął pseudonim Pirat. W 1940 roku zorganizował struktury podziemia niepodległościowego w Dąbrowie Tarnowskiej. W strukturze organizacyjnej powiat dąbrowski, występujący jako obwód, nosił kryptonim Drukarnia Drewniaki, wchodził w skład Okręgu Armii Krajowej Kraków, Inspektoratu Tarnów Tama. W 1940 roku Zdzisław Waszak, pseudonim Pirat, z racji młodego wieku i niskiego stopnia wojskowego, przekazał dowództwo obwodu kapitanowi służby stałej, tak jak wtedy mówiono na oficerów zawodowych, Władysławowi Kabatowi, pseudonim Drzechwa. Kolejnymi dowódcami obwodu byli kapitan Zbigniew Rogawski-Baca i Franciszek Kwiat, pseudonim Duch. W szczytowym okresie, to jest w 1944 roku, obwód liczył około 1900 żołnierzy zorganizowanych w 25 plutonach.
Niestety w 1940 roku Zdzisław Baszak został aresztowany przez Niemców dowodzonych przez Engelberta Gustka, znanego kata Powiśla Dąbrowskiego. Udało mu się zbiec z konwoju więziennego. Wnętrze kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej jest miejscem niezwykłym. W kościele tym w kwietniu 1940 roku spowiadała się Stefania Hanausek, która podczas spowiedzi przekazała informacje o planowanych akcjach Niemców, czyli aresztowaniach i łapankach. Na czarnej liście Niemców znajdowały się nazwiska m.in. Zdzisława i Zbigniewa Baszaków. Informację tą pozyskała matka chłopców i przekazała ją synom. Dzięki temu mogli zbiec i ukryć się w bezpiecznym miejscu, czyli w domu swoich dziadków we wsi Borusowa. Stoimy w miejscu, w którym został aresztowany pan generał Baszak. Przyjechał tutaj do swojej rodziny, znaczy do babci i do wujka. Ojciec tu stał przy bramce z kierowcą. A oni, a ci drudzy tam na podwórzu tego młodszego bili i wypytywali się go, wylądrowali po domu, wzięli rower. Jak go zamknęli w tym samochodzie, tak poczuł, że ma kajdanki niedopięte. I ręka miał niezamknięte. Tak, i zachowywał się bardzo spokojnie, żeby tylko się nie spostrzegli Niemcy, że takie coś jest. Otworzył drzwi do samochodu i polami uciekał do samego wału. Gonili go i tak doleciał do Wisły. Tu Niemcy za nim poszli, zostali tylko na wale, dalej już nie poszli za nim. Ojciec gonił za tymi Niemcami i krzyczał: nie strzelaj, draniu, bo mnie zabijesz dziecko. To pamiętam. I tam w trzecim domu człowiek rąbał drzewo, miał siekierę wbito w pniak i ten ojciec tę siekierę wyrwał i to siekierą gonił za tymi Niemcami i krzyczał: nie strzelaj, draniu, bo mnie zabijesz dziecko. No, ale później, jak już widział, że Zdzisław na wale, bo oni nie poszli więcej, tylko na wał. Na wale się zatrzymali, a Zdzisław przez wał i do Wisły. No. No i wtedy ojciec się schował znowu tam w tej stodole, te słomę, gdzie ta młotka była. I w ten sposób się A wtedy, jak gonili tego Zdzisława, to tego młodszego już zostawili, bo im najbardziej chodziło o Zdzisława, żeby go złapać. To ten młodszy poszedł za stodołę, wziął tam snopek prosa u kogoś tam na tego, zarzucił się na ramię i normalnie poszedł. Też w kierunku wału, w kierunku Wisły. No i tak mieli wszystkich i wszyscy im uciekli. I nikogo nie złapali. Pirat Zdzisław Baszak po przedostaniu się przez Wisłę dotarł do swojego kolegi Mieczysława Poniatowskiego i tutaj zostały przecięte jego kajdanki. Pilniki, którymi przepiłowane kajdanki zostały, pożyczone były od sąsiada, bo był kowalem. Oczywiście w konspiracji, gdzie je ukryć. No, wrzucił je do studni jakieś 150 metrów stąd do Ludwika Wróblewskiego. Generał wtedy miał tu bardzo uszkodzoną tą rękę, bo to ręka rozpuchła. Jakby piłowali, to pilnik tak samo uszkodził rękę. Bali się ukrywać go w domu, tylko ukrywali go za stodołą w tytoniu. Tam mu zrobili kryjówkę. Nad ranem, jeszcze jak było ciemno, wyprowadzali generała i tam siedział do późnych godzin nocnych. Jak widzieli, się wszystko uspokoiło, na noc go przyprowadzali, żeby się tam w domu ogrzał i znowu nad ranem go wyprowadzali, tak przez pewien czas. A później, no to generał nawiązał kontakty ze swoimi ludźmi, został zameldowany w gminie Błotnowola, bo wtedy gmina była Błotnowola w czasie wojny. Później sprowadził też swojego ojca, też na fałszywych papierach jako Barański, a za kilka lat swojego brata w 1943 roku prawdopodobnie, Zbigniewa, też na fałszywych papierach.
No i rozpoczęła się wtedy działalność generała. Mój dziadek, Piotr Poniatowski, załatwił mu pracę przy sypaniu wału w Oblekoniu. Nawiązał kontakt z miejscowymi ludźmi, sprowadził tu swoich żołnierzy na ten teren. Przy tej pracy tam nawiązał kontakty i wciągnął tu dużo ludzi z naszego terenu, z Parchocina, z Brzostkowa, z Pawłowa, do swojej działalności. I posiadał magazyny broni. Mieli tutaj kajak, gdzie był dawniej kordon graniczny. I tam mieszkał Tadeusz Wojnarowski, strażnik wodny. Wciągnął do swojej konspiracji i razem załatwili kajak i nocami przerzucali tam razem z moim wujkiem Józefem Poniatowskim broń. Ze zrzutów, mówił wujek Poniatowski. Tutaj generał Baszak spotykał się z Mieczysławem Poniatowskim. Tu omawiali swoje sprawy tajne, bo pan Poniatowski nie chciał narażyć swojej rodziny. I w momencie, gdy tu prowadzili swoje narady, rodzina Cyrnków opuszczała mieszkanie, pozostawiając ich samych, żeby nie wnikając w treści, które mieli do omówienia. Stryjowie pani Doroty, pan Stefan i pan Edward, jeden był szefem podziemnych oddziałów, natomiast Edward miał pod sobą drużynę 50 żołnierzy. Tutaj dość długo przechowywał się pan generał Baszak. Przede wszystkim miał tutaj bardzo dobre miejsce, blisko Wisły i częste kontakty tu miał z rodziną Kuligów. W jednego czasu tu przyszedł na wizytę i został ranny tutaj na podwórzu u Kuliga, bo tutaj grasowała taka banda Kosiniaków i jeden z tych go postrzelił. Ojciec Michał Ząbek został rozstrzelany w 1939 roku przez Niemców. Została żona z trojgiem dzieci, Mieczysław, Eugeniusz i Eugenia. Żona tego Ząbka przechowywała pana Baszaka i na strychu trzech Żydów przez całą okupację. Pomimo wszystko, że taka tragedia ich spotkała, dali wszystkim schronienie, którzy tylko potrzebowali tego. W czasie okupacji przebywał tutaj generał Baszak dość często. W tym miejscu tutaj u pana Obary, jak i również u pana Sambora, w następnym budynku. Z tego, co opowiadał, to było bardzo dobre i bezpieczne miejsce, gdzie był zawsze wypoczęty i wychodził stąd jak z domu. W czasie wojny tutaj przebywał i schował się pan Baszak. Do Wisły jest niedaleko, szedł Wisłą, a potem przychodził do taty i tu mieszkał. W domu, a w razie czego to uciekał do piwnicy, która znajdowała się w stodole. Po spotkaniu Franciszka Tracza z generałem Baszakiem nastąpiło tworzenie struktur podziemnych na tych terenach. W 1939 roku Zdzisław Baszak przekazał Franciszkowi Traczowi pseudonim Artur z Samocic instrukcję tworzenia zalążków siatki konspiracyjnej. Pierwsze jej zadania polegały na zbieraniu broni, amunicji i sprzętu wojskowego oraz na rozpoznawaniu działalności władz okupacyjnych. Na początku 1940 roku Franciszek Tracz wciągnął do organizacji podporucznika Leona Ziętarę oraz podporucznika rezerwy Bolesława Babule, pseudonim Malik. W połowie 1940 roku na terenie gminy Bolesław i Mądrzechów utworzono placówkę pod kryptonimem Marta Malwina, której dowódcą został kapitan Bolesław Babula, pseudonim Malik. Na Powiślu Dąbrowskim w gminach Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów jako pierwszy działalność konspiracyjną rozpoczął dr Paweł Socha. Za pośrednictwem dawnego znajomego Franciszka Tracza z Samocic nawiązał współpracę z osobami tworzącymi siatkę konspiracyjną w Dąbrowie Tarnowskiej. Jedną z tych osób był ówczesny adiutant majora Stanisława Sowizrała, Zdzisław Baszak, pseudonim Pirat. W połowie 1940 roku powstała na terenie gminy Bolesław i Mędrzechów placówka pod kryptonimem Marta, a później Malwina. W
Podstawowym celem tworzącej się siatki konspiracyjnej było utrzymanie ducha bojowego. Przy placówce działały 4 plutony, każdy podzielony na drużyny liczące od 16 do 24 osób. Na terenie naszej gminy działał pluton 314A, dowodzony przez starszego sierżanta Stanisława Chwałka, pseudonim Bochun, inaczej Babicz. Pluton podzielony był na 4 drużyny. W latach 1941 do 1944 do organizacji z naszej gminy należało ponad 500 osób, nie licząc tych, którzy pracowali dla placówki, ale zrzeszeni nie byli. Do głównych zadań placówki Malwina należało śledzenie jednostek niemieckich, zbieranie danych dotyczących wszystkich dziedzin gospodarki, prowadzenie i nadzór nad przebiegiem tajnego nauczania, walka z konfidentami. Należy wspomnieć, że z czwartej drużyny plutonu 314A wydzielona została specjalna sekcja dywersyjna, a jej dowódcą został starszy sierżant Ignacy Łazarz, pseudonim Lot, który zginął w samotnej walce z okupantem 3 lipca 1944 roku. Zdzisław Baszak bardzo cenił odwagę i męstwo Lota. Dlatego po latach opisuje jego bohaterski czyn w książce Placówka Malwina. Uczestniczy również w uroczystości nadania imienia starszego sierżanta pseudonim Lot gimnazjum w Podlipiu. Wówczas szkoła otrzymała pamiątkowe plansze, osobiste pamiątki pułkownika Zdzisława Baszaka pseudonim Pirat. Zdzisław Baszak od tamtej pory starał się przyjeżdżać na rocznicę nadania imienia szkole. Uczestniczył we mszy świętej za patrona gimnazjum, składał kwiaty na mogile Lota. Byłem jego bezpośrednim dowódcą i pożegnałem go na 2 czy 3 dni przed śmiercią. 60 lat temu brał udział w czerwcu w akcji Węgiel przez okres tygodnia i to była jego ostatnia akcja i to miała być jego ostatnia akcja, ponieważ tuż po jego śmierci przyszedł rozkaz, ażeby sekcja specjalna została przerzucona na drugą stronę Dunajca i brała udział w akcji Trzeci Most. Niestety goniec, który przyniósł ten rozkaz, spóźnił się. Lot został tu i został na zawsze. Wtedy i dzisiaj raczej niechętnie słyszymy o tym bohaterstwie. Nikt z nas nie myślał o bohaterstwie, spełnialiśmy tylko swój obowiązek. I życzę wam wszystkim, przede wszystkim młodym, ażeby spełniali przyzwoicie swój obowiązek. Nie oglądając się, czy to będzie kiedyś w taki czy siaki sposób uczczone. Generał Zdzisław Baszak zaszczycił nas swoją obecnością na inauguracji działalności Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej przy Zespole Szkół w Bolesławiu. W naszej gminie pielęgnujemy pamięć o lokalnych bohaterach. Szkoła podstawowa w Bolesławiu nosi imię doktora Pawła Sochy, nauczyciela, który zorganizował pierwszą siatkę konspiracyjną, ale przede wszystkim pierwszą komórkę tajnego nauczania. W czasie II wojny światowej Zdzisław Baszak na terenie Dąbrowy Tarnowskiej działał krótko, z tego względu, że musiał ukrywać się przed Niemcami i już od kwietnia 1940 roku przeniósł się za Wisłę i na tych terenach od Borusowej aż po Szczucin zakładał struktury akowskie, prowadził akcje partyzanckie. W samej Dąbrowie znana jest duża akcja partyzancka pod kryptonimem Cukier. Akcja ta została przeprowadzona przez 4 partyzantów. Na ulicy Kościelnej znajdował się magazyn z cukrem, zawiadowany przez pana Kaczora, który był w bardzo dobrej komitywie zarówno w kontaktach biznesowych, jak i prywatnych z Niemcami. Zdzisław Baszak, aby cukier zdobyć, umówił się z żoną pana Kaczora na Podkaleniu. Tam przekazał jej informacje, w jaki sposób ta akcja będzie przeprowadzona i w umówionym dniu o umówionej godzinie, to były godziny wieczorne, podjechały 4 furmanki pod magazyn na ulicy Kościelnej i pan Kaczor kluczami otworzył drzwi magazynu, z którego partyzanci wynieśli 1,5 tony cukru w 50-kilowych workach. Następnie zamknięto magazyn, przepiłowano kłódkę piłą, pozorując kradzież. Kradzież została zgłoszona do centrali w Tarnowie, centrali niemieckiej. Niemcy spisali straty, natomiast nikt nie został ukarany, pociągnięty do odpowiedzialności, bo nie znaleziono winnych. Zatem akcja zakończyła się pełnym sukcesem. Gdy powstaje Armia Krajowa w lutym 1942 roku z połączenia batalionów chłopskich i innych formacji niepodległościowych,
On w tych strukturach działa do roku 1944 i bierze udział w ważnych akcjach na Powiślu Dąbrowskim. Akcja Węgiel, akcja Masło, ale chyba tę najważniejszą akcją to jest ta akcja Trzeci Most, czyli przyjęcie samolotu Dakota na tajne lądowisko Motyl na pograniczu miejscowości Wałruda i Zabawa, gdzie alianci przejmują zdobyte przez wywiad Armii Krajowej części i schematy broni rakietowej V2. I to alianci, otrzymując od polskiego wywiadu Armii Krajowej, od tu partyzantów ziemi tarnowskiej, mogli skutecznie walczyć z tą śmiercionośną bronią, jaką była broń rakietowa III Rzeszy. Z historią Zdzisława Baszaka w sposób szczególny związana jest akcja Most III. To tutaj, na tajnym lądowisku Motyl, położonym między miejscowościami Zabawa, Wałruda, Jadowniki Mokre, rozegrała się jedna z najbardziej spektakularnych akcji w dziejach polskiego państwa podziemnego. W nocy z 25 na 26 lipca 1944 roku z włoskiej bazy w Campo Casale w Brindisi przyleciał nad to lądowisko aliancki samolot typu Douglas C-47 Dakota, który z jednej strony przywiózł kurierów, zabrał też kurierów, ale przede wszystkim zabrał fragmenty rakiety V2 oraz raport dotyczący tej broni. Broni, która zdaniem Hitlera i niemieckich sztabowców miała zdecydować o wszystkim i zmienić i odwrócić losy wojny. Tymczasem na tę broń najpierw na wyspie Uznam, a później w rejonie Blizny natrafili wywiadowcy z Armii Krajowej. To właśnie żołnierze Armii Krajowej wyłowili fragmenty tej rakiety z bagien nad Bugiem i to ona została zweryfikowana, zbadana, przetestowana i to ten raport miał ocalić Londyn i zdecydować o odwróceniu losów wojny. Z tą akcją oczywiście związany jest Zdzisław Baszak, który był zastępcą dowódcy tego lądowiska i kiedy samolot tutaj wylądował, na ziemi miał spędzić zaledwie kilka minut. Tymczasem grząski grunt, wcześniej ulewne deszcze sprawiły, że samolot nie mógł wystartować. Nerwowe chwile, ciężki czas, trudne decyzje do podjęcia. Wreszcie padła decyzja, jeśli on nie może wystartować, należy go spalić. Tymczasem Zdzisław Baszak padł na pomysł, aby pod koła tego samolotu podłożyć drewniane deski z wozu. Po kolejnej próbie samolot po przeszło godzinie pobytu na ziemi wystartował z lądowiska Motyl. Jak wspominał wielokrotnie generał Zdzisław Baszak, te chwile grozy sprawiły, że nawet niewierzący żołnierze zaczęli się modlić, prosząc Boga o to, aby cudownie ten samolot wystartował, natomiast żeby cała akcja zakończyła się powodzeniem. Generał Baszak zawsze pamiętał o tym, co się wydarzyło na tym terenie. Dowodem tego było to, że powstał pomnik na miejscu lądowania Dakoty i upamiętnienie z okazji 50. rocznicy operacji Trzeci Most tego miejsca. Marzeniem generała Baszaka było, żeby nie tylko pamiętnić te wydarzenia, bo zawsze on mówił, że to, co zrobili, zrobili, bo tak trzeba było. Ale było marzeniem jego, żeby powstało miejsce, gdzie będzie żywa lekcja historii. Dlatego tutaj, właśnie w tej stodole, która jest obok nas, powstała taka żywa lekcja historii, miniatura Escape Roomu. Trzy pokoje zagadek, gdzie można poznawać historię operacji Trzeci Most. Ale teraz tutaj jesteśmy przed hangarem, który powstaje. Powstaje hangar na części samolotu Dakota. Na to, co jeszcze możemy wyeksponować, a mianowicie tutaj przy stodole są gnojnice z tamtych czasów. To są te ważne części całej operacji, bez których by się ta operacja nie powiodła. Bo jak generał Baszak opowiada, to właśnie one zdecydowały o powodzeniu całej operacji. Bo gdyby nie te gnojnice, a przede wszystkim co? Mądrość tych ludzi, którzy nie pozwolili, żeby samolotu spalić. Mądrość tych ludzi, którzy szukali za wszelką cenę sposobu, żeby samolot wystartował. Kiedy zobaczyli, że koła ugrzęzły w błocie, to właśnie nieco innego, ale gnojnice, które były na najbliższym wozie, ściągnęli i podłożyli pod samolot, dlatego wystartował. Chcemy o tych rzeczach mówić, chcemy tu zapraszać ludzi, żeby się spotkali tą żywą lekcją historii. W ramach akcji Burza obwód Drewniaki wystawił batalion podziemnego wojska, który miał iść na pomoc powstańczej Warszawie. Niemniej jednak z powodu dużej odległości i słabego uzbrojenia batalionu nie doszło do tego. Żołnierze skoncentrowani w lasach mędrzechowskich powrócili do swoich miejsc zamieszkania. Jakie jest powiązanie między generałem Zdzisławem Baszakiem a Stanisławem Rozmusem? Kim był Stanisław Rozmus? Był to granatowy policjant, który
zgodnie z zarządzeniami władzy niemieckiej, kiedy tutaj się pojawiła na tym terenie, był podporządkowany żandarmerii, czyli niemieckiej policji, i wszyscy Polacy, którzy do tej pory pracowali w policji państwowej, zostali zobowiązani do wstąpienia w szeregi tej policji niemieckiej. Polacy tutaj nazywali tych policjantów granatowymi, dlatego że chodzili w granatowych mundurach. Przez pewien czas Stanisław Rozmus, a co ciekawe, on mieszkał w Dąbrowie Tarnowskiej na ulicy Niecałej, na tej samej, gdzie mieszkał generał Baszak. Pan Jan Baszak w roku 1928 przeprowadził się do Dąbrowy Tarnowskiej wraz z rodziną, z synami Zbigniewem i Zdzisławem. I na działce, na której znajdujemy się w tym momencie, przy ulicy Niecałej 4A, wybudował dom. Piękny, drewniany, pachnący żywicą. Było to w latach 1934-36. Tego domu dzisiaj już niestety nie ma, natomiast w roku najprawdopodobniej 1968 bądź 9 od państwa Baszaków działkę nabył pan Ptak. Są ze mną przedstawiciele tej generacji, druga generacja, trzecia generacja, absolwent naszego liceum imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, Mateusz Ptak, i również członek klubu historycznego imienia Armii Krajowej. Znali się zarówno ojciec generała Baszaka, jak i sam Zdzisław, znali dobrze Rozmusa. Więc wiedziano, że on zaraz po wtroczeniu Niemców zaczął się nimi wysługiwać. Po prostu w ten sposób, że widocznie był do tego zobowiązany, ale w sumieniu nie musiał. Podporządkował się im do tego stopnia, że donosił na Polaków, że szkodził Polakom, i często występował incognito, już bez munduru. Na przykład przyjeżdżał do konkretnie Szczucina, skupywał jajka. Faktycznie on kupował te jajka, ale to był pretekst do tego, żeby chodzić między ludźmi, słuchać, co oni mówią, a jeżeli gdzieś tam coś usłyszał, co by go zainteresowało, to albo notował, albo sporządzał od razu jakąś notatkę, albo od razu tego kogoś, no nie wiem, czy mógł aresztować, w każdym razie szkodził Polakom. I po wielu takich akcjach podziemny sąd wydał na niego wyrok śmierci. Kilkakrotnie, zresztą o tym pisze zarówno Baszak, jak i Kabat, były próby podejmowane dotyczące właśnie skonfiskowania, że tak powiem, Rozmusa, ale się nie udało, bo jakieś były okoliczności niesprzyjające. Wreszcie w drugiej połowie czerwca, jak pisze Kabat, zapadła decyzja, że w tym okresie musimy dokonać tego zamachu. Dokładną datę, kiedy to się stało, znalazłam dopiero w zapiskach mojego tatusia, Józefa Kozaczki, który mieszkał w Dąbrowie Tarnowskiej i prowadził przez cały okres wojny kalendarz taki terminowy i zapisywał każdego dnia, jakie były wydarzenia. I właśnie pod datą 26 czerwca 1944 roku tatuś dokładnie zapisał uziemienie przodownika Policji Państwowej Rozmusa w Szczucinie. Generał, oczywiście wtedy jeszcze nie generał Baszak, polecił wykonanie tego zamachu dwóm osobom, zaufanym i pewnym, Ignacemu Łazarzowi, pseudonim Lot, i drugi to był Mieczysław Skrzek, pseudonim Konrad. Najprawdopodobniej było tu, bo jest weranda, jest balkonik, i tutaj rzeczywiście mieszkali Niemcy. Partyzanci dobiegli do Rozmusa, strzelili do niego. Ludzie, którzy szli do rynku, usłyszeli strzał, nie wiedzieli, co się dzieje. Rozbiegli się na wszystkie strony, a w międzyczasie właśnie po dokonaniu zamachu jeden z tych partyzantów zabrał Rozmusowi teczkę, dokumenty podobno tam były i portfel. Od 8 na 9 maja 1945 roku grupa byłych żołnierzy Armii Krajowej, mówię byłych, bo została Armia Krajowa rozwiązana 19 stycznia 1945, pochodzących m.in. z placówki Malwina, rozbiła ubecki
areszt śledczy w Dąbrowie Tarnowskiej, uwalniając około 80 więźniów, m.in. właściciela majątku w Bolesławie Krzysztofa Stroczyńskiego, Stanisława Pałka, Tadeusza Krasnodębskiego i innych. Po zakończeniu wojny, II wojny światowej, Zdzisław Baszak podejmuje naukę na Akademii Handlowej w Krakowie. Utrzymuje nadal kontakt z kolegami konspiracji. Na prośbę ludowców w czerwcu 1945 roku przeprowadza akcję ekspropriacyjną na Urząd Skarbowy w Brzeszku. Pieniądze zdobyte w wyniku tej akcji przekazuje na działalność legalnej opozycji. Po zakończeniu wojny tragiczne losy. Zaczyna studia, potem aresztowany przez UB, spędza kilka lat w więzieniach za działalność niepodległościową, patriotyczną. Problemy z pracą, a następnie, drodzy Państwo, angażując się zawodowo w Ministerstwie Rolnictwa, realizuje misję pamięci o żołnierzach i o działaniach Armii Krajowej. Kiedy w 1989 roku powstaje Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, czyli Stowarzyszenie Kombatanckie, w którym mogą się zrzeszać i jednoczyć swoje działania żołnierze Armii Krajowej, on tworzy na ziemi tarnowskiej struktury Inspektoratu Tarnów, a potem okręgu i zostaje prezesem. A okręg ten obejmuje, drodzy Państwo, trzy powiaty. Powiat Dąbrowa Tarnowska, powiat Brzesko, powiat Tarnowski i Tarnów, ale również i ziemię sądecką, ziemię gorlicką. Powstaje kilkadziesiąt kół, które zrzeszają kilkuset żołnierzy Armii Krajowej. Prowadził edukację w szkołach dotyczącej regionu. W 2007 roku został mianowany na stopień pułkownika. W dniu 30 sierpnia 2021 roku prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej mianował go do stopnia generała brygady. Uchwałą Rady Gminy z dnia 25 października 2021 roku Rada Gminy nadała tytuł honorowego obywatela gminy Gręboszów generałowi Zdzisławowi Baszakowi. Przede wszystkim dowód uznania i wdzięczności za jego działalność i trud, który poświęcił w swoim życiu na obronę ojczyzny, na wszystkie zabiegi podczas wojny i walki z okupantem, który również męczył mieszkańców gminy Gręboszów, ale przede wszystkim w oparciu i dowód wdzięczności za to, że jest ambasadorem gminy Gręboszów. W wielu wystąpieniach, które trafiają do mieszkańców całej Polski i również do ludzi za granicami naszego państwa, dociera informacja, skąd pochodził, gdzie się urodził, gdzie prowadził swoją działalność i zawsze wspomina bardzo w przyjazny sposób o swoich korzeniach, czyli o Woli Gręboszowskiej, miejscowości, w której się urodził, oraz o gminie Gręboszów, w której prowadził też swoją działalność. Ta działalność edukacyjna ku pamięci, drodzy Państwo, jest ważna. A ważna też jest w działalności Zdzisława Baszaka, obecnie generała brygady, ta sztafeta pokoleń. On zaszczepił w młodych ludziach etos pamięci o Armii Krajowej, patriotyzmu, to jak był wychowany w okresie międzywojennym, bo to było bardzo głębokie wychowanie patriotyczne tych właśnie tego rocznika Kolumbów, rocznik 20. On to przekazuje młodym. Rezygnuje z funkcji prezesa okręgu Tarnów w roku 2014, przekazując tą pałeczkę młodszym, tym, którzy kultywują pamięć, więc staramy się również we współpracy z panem generałem jako zarząd okręgu Tarnów realizować ten projekt pamięci i sztafety pokoleń.